cyklu wykładów, cyklu tych z naszych spotkań poświęconych zagadnieniu cnót jest oczywiście miejsce i na tą szczególną cnotę, jaką jest cnota miłości, nadprzyrodzona cnota miłości. Krzyżu Święty, nade wszystko drzewo przenajszlachetniejsze. Cnota miłości dobrze się składa, że akurat wypada po cnocie roztropności, dlatego że jest pewna ciekawa analogia między tymi dwoma cnotami, a mianowicie taka, że o ile cnota roztropności jest pewnego rodzaju formą, jakby duszą cnót na poziomie cnót moralnych, na poziomie cnót naturalnych, cnót nabytych, tych cnót, które znane były starożytnym, dlatego przypominamy sobie, nawet tutaj była mowa o, na konferencji edukacji klasycznej, kiedy była mowa o cnocie męstwa, mówiłem o cnocie roztropności jako o cnocie, która wszystkie te cnoty moralne jakoś spina w jedną całość, jakoś nimi wszystkimi steruje, właśnie stanowi taką duszę, ożywia je wszystkie. Ale okazuje się, że na wyższym poziomie, na poziomie nadprzyrodzonym jest jeszcze jedna cnota, która właśnie wszystkie ożywia, która nadaje im, można powiedzieć, życie, która faktycznie no, nie kieruje nimi tak jak roztropność. Jest tutaj pewna różnica, ponieważ cnota miłości oczywiście dotyczy czegoś innego, jest zakorzeniona w woli, to jest jakby coś, co rozumiemy. Natomiast pełni ona funkcję w tym właśnie sensie podobną, że nadaje wszystkiemu życie, nadaje wszystkiemu całość i jak zobaczymy, ona będzie cnotą właśnie największą i najważniejszą. Ale zacznijmy od rzeczy może najbardziej takiej niezwykłej. Święty Tomasz, który będzie standardowo naszym przewodnikiem w tym zagadnieniu, postaram się, żeby nie było to zbyt szczegółowe, bo bardzo łatwo jest wejść w te szczegóły, ale będziemy tylko same największe, te najważniejsze ogólniki poruszać. A więc w pierwszym artykule kwestii 23 dotyka zagadnienia, wydawałoby się, takiego nieoczekiwanego, bo pyta się, czy zastanawia się, czy miłość ma charakter przyjaźni, czy ta nadprzyrodzona miłość, którą my kochamy Boga, mamy ją kochać ponad wszystko Boga i już trochę wiemy, rozumiemy, że na tym będzie też polegała łaska uświęcająca, aby Pana Boga faktycznie kochać ponad wszystko, aby mieć miłość nadprzyrodzoną, bo już mówiłem o tym kilka razy, że miłość nadprzyrodzona nie jest tożsama z łaską uświęcającą, ale że jej zawsze współtowarzyszy. Otóż pierwszym zagadnieniem, które porusza, jest właśnie kwestia przyjaźni. Czym jest ta miłość, którą mamy kochać Boga? I okazuje się, że ma ona charakter przyjaźni. Ale co to jest w takim razie miłość? I tutaj w tej odpowiedzi na trudności Święty Tomasz pisze tak, że Arystoteles powiada, że nie jakiekolwiek pożądanie ma charakter miłości, ale to pożądanie, które jest połączone z życzliwością. A więc życzliwość to znaczy wtedy, kiedy kogoś lubimy, życząc mu dobra. A więc to jest coś, co będzie miało też miejsce w cnocie miłości. To jest jasne, że Pana Boga pożądamy nie tylko jako naszego dobra, ale kochając Boga, cnotą miłości nadprzyrodzoną, my Bogu życzymy wszystkiego, co najlepsze. Na tym właśnie polega różnica między cnotą miłości a cnotą nadziei, bo cnota nadziei już domaga się Boga jako naszego dobra, widzi w Bogu nasze własne dobro. Natomiast cnota miłości idzie dalej. Ona widzi nie tylko nasze własne dobro w Bogu, ale właśnie pragnie dla Boga wszelkiego dobra i również też pragnie nas jako dobra, które Bogu się należy słusznie, ponieważ Bóg w nas zainwestował, czyli tak można powiedzieć, wiele środków i dlatego Pan Bóg ma prawo do nas, ma prawo do tego, abyśmy byli mieszkańcami nieba i pragniemy się tam znaleźć bardziej z tego właśnie powodu, żeby Bogu było jakby przyjemnie i dobrze. Oczywiście wiadomo, że Jemu nie możemy i tak zaszkodzić, że Jemu Jego szczęścia odebrać nie możemy, ale ma do nas prawo i dlatego chcemy dla Niego wszystkiego, co najlepsze. A więc ta życzliwość tutaj też z przyjaźnią będzie miała coś wspólnego, ponieważ w sposób oczywisty, tak jak Arystoteles w Etyce zauważa, zresztą w ogóle Arystoteles ogromną wagę przykłada do kwestii przyjaźni. To jest filozof, który
pięknie, wyjątkowo pięknie pisze o przyjaźni. I jednym z warunków przyjaźni jest właśnie życzliwość, a więc to, że pragniemy kogoś dla jego dobra, a nie żeby nam było przyjemnie. To jest jedna sprawa, ale tu pisze też Tomasz, że sama życzliwość nie jest jednak wystarczającym powodem do przyjaźni, gdyż wymagana tu jest jeszcze miłość wzajemna. Jest pewna wzajemność. W przypadku przyjaźni potrzebna jest wzajemność. Nie wystarczy, że jedna strona kocha życzliwością, miłością z życzliwości drugą, ale potrzebna jest wzajemność. Więc jeśli chodzi o miłość nadprzyrodzoną, tutaj mamy do czynienia z wzajemnością. Na czym ona polega? Pisze Tomasz tak. Między człowiekiem a Bogiem istnieje jakaś łączność, jako że nam udziela swej szczęśliwości wiecznej. Przeto na tej łączności powstawać winna pewnego rodzaju przyjaźń. A więc tą więzią, która powoduje ową wzajemność, jest nic innego jak udział w szczęśliwości wiecznej. Innymi słowy, jeśli Pana Boga mamy tutaj szczęście kochać, być w stanie łaski uświęcającej tutaj na ziemi, to jednak nasza miłość, chociaż ona przecież tutaj się już realizuje, ona jest oparta na tej łączności, która zakłada życie w niebie, życie, do którego nas Pan Bóg powołuje. Tak, to życie wieczne jest ową więzią, która nas z Bogiem właśnie wiąże i powoduje, że miłość nadprzyrodzona ma charakter przyjaźni. To jest coś, co warto podkreślić, żebyśmy wiedzieli, skoro jest to przyjaźń, oczywiście staramy się naszego przyjaciela poznać i staramy się tego przyjaciela oczywiście jakoś nawiedzać, rozmawiać z nim. Przyjaźń wymaga pielęgnowania. Przyjaźń, która nie jest pielęgnowana, ona po czasie zamiera. Przyjaźń wymaga odnawiania i pogłębiania nawet i tak właśnie wygląda nasza relacja, czy powinna wyglądać nasza relacja z Bogiem. Ma ona charakter przyjaźni. W artykule 6 Tomasz, to już trochę o tym mówiłem, zastanawia się, czy miłość jest cnotą najdoskonalszą i tutaj wysuwa wiele różnych trudności wynikających z wyjątkowości takiej cnoty jak wiara, jak nadzieja. I tutaj nie będę wszystkiego oczywiście poruszał, tylko podkreślę właśnie to, że Tomasz tutaj zauważa, że to, co istnieje samo przez się, jest ważniejsze od tego, co istnieje przez coś innego. Bardzo ogólna zasada filozoficzna. Wiara zaś i nadzieja osiągają wprawdzie Boga, ale tylko o tyle, że przez Niego przychodzi do nas albo poznanie prawdy, to jest w przypadku wiary, albo też osiągnięcie dobra, to w przypadku nadziei. Miłość natomiast osiąga samego Boga, by w Nim spocząć, a nie by coś od Niego otrzymać. Dlatego miłość jest godniejsza od wiary i nadziei, a wobec tego od wszystkich innych cnót, bo wszystkie inne w ogóle z Bogiem bezpośrednio nas nie wiążą. Wobec tego, jeśli jest ważniejsza od wiary i od nadziei, to musi być w ogóle największa, najważniejsza. Podobnie jak roztropność, która osiąga rozum samą sobą, jest godniejsza od innych cnót moralnych, które osiągają rozum o tyle, że otrzymują od rozumu miarę czynów i uczuć ludzkich. Więc widzimy też pewien związek właśnie z cnotą roztropności. I bardzo ciekawy jest artykuł 7, niezwykle pouczający, dlatego że tutaj Tomasz zastanawia się, czy bez miłości może być jakaś prawdziwa cnota. Zupełnie jakby zaskakujące, dlatego że kiedy mówimy o cnotach, nawiązując do Arystotelesa, do filozofów starożytnych, to po prostu mówimy o cnotach przecież naturalnych, o cnotach, które nie istnieją w łączności z cnotą miłości, która jest przecież cnotą, która jest cnotą boską, cnotą, o której wiemy w ogóle z objawienia, która powstaje w nas wskutek Bożego działania, która wiąże nas z Bogiem. Więc wydaje się nieco dziwne, bo Tomasz tutaj faktycznie obstaje przy tym, że bez miłości nie ma właściwie cnoty w sensie pełnym. Można mówić o cnocie prawdziwej, ale nie ma ona wtedy charakteru pełnego. Dlaczego? Dlatego, że nie odnosimy się wtedy do naszego ostatecznego celu. To znaczy, chodzi o to, że nie da się tak do końca być dobrym człowiekiem, nie mając odpowiedniej relacji do naszego ostatecznego celu, a tym celem jest właśnie życie w niebie, jest sam Bóg. Jeżeli brakuje nam odniesienia do tego celu, to wówczas całe nasze życie naturalne, chociaż samo w sobie może być w pewnych granicach jakoś udane, wartościowe, dobre, trafiające w sedno dzięki cnocie roztropności,
to jednak brakuje mu pewnego takiego właśnie wypełnienia i udoskonalenia. Nie ma w tym tej pełni, która być powinna. Bez cnoty miłości nie da się mówić o cnocie w tym prawdziwym, jakby pełnym sensie. I to jest rzeczywiście bardzo istotne, bo to nam pokazuje, że wszelkie takie tendencje naturalistyczne w wychowaniu dzieci, w pedagogice, które będą skupiały się tylko na kształtowaniu charakteru, jakby bez odniesienia do celu ostatecznego, bez odniesienia właśnie do cnoty miłości nadprzyrodzonej, one chybiają celu. One właśnie nie mogą osiągnąć tego celu, jakim jest wyrobienie cnoty, ponieważ zapominają o tym, że prawdziwa cnota domaga się cnoty miłości. I w artykule 8 pisze Tomasz, zastanawia się nad zagadnieniem, czy miłość jest formą cnót. Ta forma oznacza tutaj nic innego, bo to jest jakby typowe dla dziedziny moralnej. Forma wiąże się z celem. Właśnie miłość nadaje nam odpowiedni cel. Pisze Tomasz tak. W sprawach moralnych forma czynu przede wszystkim brana jest ze strony celu. Powodem tego jest to, że przyczyną czynności moralnych jest wola, której przedmiotem i jakby formą jest cel. Zawsze zaś forma czynu wynika z formy tego, który tego czynu dokonuje. Stąd konieczną jest rzeczą w sprawach moralnych to, co nadaje czynowi skierowanie do celu, nadawało też formę. Oczywistym zaś jest, zgodnie z tym, czego dowiedziono w poprzednim artykule, że miłość skierowuje wszystkie czyny innych cnót do celu ostatecznego. Właśnie w tym sensie ożywia wszystkie cnoty. Właśnie w tym sensie nadaje im życie, bo je skierowuje do ich ostatecznego celu. I tym właśnie nadaje też formę czynnościom wszystkim innych cnót. Stąd mówi się o miłości, że jest formą cnót, a o cnotach, że są uformowane ku wydaniu czynów stosujących się do miłości. A więc można powiedzieć, że miłość posługuje się nimi jako swoimi narzędziami. Jasną jest rzeczą, że podmiotem jest wola, to nie trzeba tłumaczyć, że miłość jest wlana przez Boga. Bo mogłoby się wydawać, że skoro mamy do czynienia z czymś, co doskonali wolę, to w takim razie przecież można sobie wyrobić tę cnotę, tak jak można wyrobić cnotę sprawiedliwości, która również wolę udoskonala. Otóż nie można. Dlaczego? Pisze Tomasz tak. Miłość, jak to przedstawiono wyżej, jest pewnego rodzaju przyjaźnią człowieka z Bogiem, opartą na wspólnocie wiecznego szczęścia. Ta zaś wspólnota nie wyrasta z darów przyrodzonych, lecz z darów darmodanych. Stąd też i sama miłość przekracza zdolności przyrodzone. To zaś, co przekracza zdolności przyrodzone, nie może być ani wrodzone, ani też nabyte siłami przyrodzonymi, ponieważ skutek przyrodzony nie przewyższa zdolności swej przyczyny. Wynika stąd, że miłość nie może być ani nam wrodzona, ani nabyta siłami naszymi naturalnymi. Innymi słowy, oznacza to, że nie możemy urodzić się mając cnotę miłości, ani też nie możemy sobie cnoty miłości wyrobić przez powtarzanie pewnych czynności. To oznacza, że w takim razie tylko Bóg może wlać w nas ową miłość. Jest to cnota czysto wlana. I co więcej, przypisujemy to Duchowi Świętemu, dlatego że Duch Święty jest miłością Ojca i Syna. Uczestnictwem zaś w tej miłości jest nasza miłość stworzona. A więc jest ta miłość wlewana. I co więcej, w następnym artykule też Tomasz tłumaczy, że nie jest ona wlewana w zależności od do pojemności naszych przyrodzonych. Czyli innymi słowy, to jakby wlewanie nie jest zależne od naszych naturalnych talentów, różnego rodzaju takich zdolności, cnót, które posiadamy w sobie, ale jest wlewana właśnie w zależności od czegoś innego. Każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Tutaj cytuję list do Efezjan. Czy może w takim razie miłość w nas wzrastać? To jest jakby kwestia najważniejsza, bo skoro wiemy już, że miłość nadaje życie całemu naszemu życiu wewnętrznemu, że ona jest tą najważniejszą cnotą, to w takim razie w jaki sposób ma w nas wzrastać, skoro wiemy, że nie może wzrastać poprzez powtarzanie naszych czynów, ponieważ nie ma charakteru cnoty naturalnej. Na pewno to wzrastanie będzie miało charakter pewnego wlewania, udzielania nam miłości przez samego Boga. Ale w jaki sposób to się dzieje? Tomasz pisze tak. Miłość na drodze obecnego życia może wzrastać, dlatego bowiem nazywamy się pielgrzymami, że zdążamy do Boga, który jest ostatecznym celem naszej szczęśliwości. Na tej zaś drodze
tym większy robimy postęp, im bardziej do Boga się zbliżamy, a przybliżamy się doń nie krokami ciała, lecz chęciami umysłu. To zbliżenie sprawia miłość, gdyż przez nią umysł jednoczy się z Bogiem. Tak więc właściwością miłości drogi tego życia jest to, że może ona wzrastać. Gdyby bowiem nie mogła wzrastać, to i postęp w drodze by ustał. A więc widzimy, że zjednoczenie z Bogiem, skoro zależne jest od cnoty miłości, wobec tego domaga się owego wzrastania z racji pozostawania na drodze do samego nieba. A w jaki sposób wzrasta, w jaki sposób jest dodawana? Otóż nie może wzrastać poprzez jakby ogarnianie coraz to nowych obszarów, to znaczy coraz to nowych bliźnich, jakby trudniejszych do kochania, coraz to też jakby właśnie na jakichś wydarzeń trudnych, których możemy Pana Boga kochać, bo od początku, jeżeli tylko jest nam dana, nawet na tym najmniejszym stopniu, już musi ogarnąć wszystko. Miłość jakby od razu, jeżeli tylko jest, ogarnia Boga, ogarnia bliźniego bez wyjątku, z wyjątkiem tych, którzy znajdują się w piekle, potem święty Tomasz będzie pokazywał, a więc od razu musi ogarnąć wszystko, natomiast wzrastać może w tym sensie, że staje się coraz bardziej intensywna, staje się jakby coraz żywotniejsza, staje się coraz bardziej ugruntowana w naszej duszy. W ten sposób cnota miłości może wzrastać. Wzrasta poprzez intensywność. Od razu natomiast ogarnia wszystko. A więc co powoduje teraz ten wzrost? Oczywiście powoduje po prostu samo udzielanie przez Boga, ale z naszej strony jest tutaj pewne działanie, które przysposabia nas do tego, aby ten wzrost następował. I to są uczynki miłości, uczynki, które podejmujemy pod wpływem cnoty miłości, nas do tego jakoś dysponują, powodują, że Pan Bóg będzie wlewał w naszą duszę cnotę miłości coraz większą, ale tutaj niestety jest pewien szkopuł, dlatego że nie każdy taki uczynek miłości od razu spowoduje wzrost. Otóż są uczynki, które dokonujemy w stanie łaski, dokonujemy właśnie w stanie ożywienia przez miłość, ale są one niedoskonałe, nie osiągają tego poziomu miłości, którą już posiadamy w sobie. Można to porównać do sytuacji człowieka, który by tylko znowu, to nie jest doskonałe porównanie, bo tutaj mówimy o takim wzrastaniu, które dokonuje się pod wpływem naszego działania, ale można to porównać trochę do człowieka, który by ćwiczył na siłowni i podnosił jakieś ciężarki. No i teraz, jeżeli te ciężarki są jakieś bardzo małe w stosunku do jego aktualnej zdolności do podnoszenia ciężarów, jego aktualnej siły, to wówczas nie będzie wzrastała ta masa mięśniowa, jego siła nie będzie przyrastała z racji tylko działania na takim niskim poziomie. Tak? Można to mniej więcej do tego porównać. Nie jest to doskonałe, dlatego że po pierwsze, jednak w przypadku mięśni nawet podnoszenie niewielkich ciężarów powoduje wzrastanie jednak naszej siły. Tutaj właśnie to nie następuje. Owszem, zdobywamy pewne zasługi, które Pan Bóg potem jakoś wynagrodzi, które potem jakby przyczyniają się do wzrastania cnoty miłości, ale bezpośrednio potrzebny jest jakiś taki uczynek miłości, takie działanie na tym poziomie, który już aktualnie posiadamy. Innymi słowy, oznacza to, że musimy się mobilizować często i chętnie do tego, żeby Pana Boga kochać, żeby te akty miłości były przynajmniej co jakiś czas, właśnie nawet często, dokonywane z pełną gorliwością, żeby nie działać w sposób taki połowiczny. Na tym to polega, że działanie w sposób połowiczny powoduje, że mimo tego, że robimy dużo dobrego, to nasza miłość nie rośnie. Zdobywamy zasługi do tego, żeby ona wzrosła, ale nie mamy jakby jeszcze rozszerzonego serca na tyle i z własnej jakby winy, żeby ono mogło nam, żeby ta cnota miłości mogła zostać w nas powiększona. Ostatecznie zawsze jest ona wlewana przez Boga, ale właśnie my musimy przysposobić się do tego, żeby to wlewanie po prostu mogło mieć miejsce. Tak trochę jak w przypadku prawdziwego wlewania jakiegoś płynu, gdzie zależy od pojemności pojemnika, który przynosi się do tego źródła. Tak? Jeżeli ono jest zbyt małe, to nie da się, po prostu nie da się niczego nalać. Podobnie jest z naszym sercem. Jeśli dokonujemy często takich aktów niedoskonałych, to
Wtedy brakuje nam po prostu pojemności serca i wtedy pozbawiamy się owego wzrostu. I ta miłość właściwie powinna w nas wzrastać, można powiedzieć, bez końca, bo nie ma żadnego takiego kresu, bo przecież Pan Bóg jest nieskończonym dobrem. Jakby ze strony Boga takiego kresu znaleźć nie można. Bóg jest godny, aby Go miłować ponad wszystko i jakby w sposób nieskończony. Nie ma tutaj wobec tego kresu z Jego strony. Ani także sama... Tutaj pisze Tomasz tak. Swej bowiem treści miłość nie jest ograniczona w możliwości wzrostu, ponieważ jest wypływem z niewyczerpalnego źródła miłości, którym jest Duch Święty. Również przyczyna dokonująca wzrostu miłości ma moc niewyczerpalną, bo jest nią Bóg. Podobnie nawet od strony podmiotu, czyli człowieka, nie można zakreślić końcowej granicy, poza którą wzrost miłości nie mógłby wykroczyć. Razem bowiem ze wzrostem miłości stale wzmaga się zdolność dalszego rozrostu. Właśnie to serce ciągle się powiększa, ono się ciągle pogłębia. I wobec tego miłość może cały czas wzrastać. I co więcej, jest jeszcze bardzo inna ciekawa sprawa, która się realizuje szczególnie w życiu świętych. Mianowicie im bliżej są oni Boga, tym jeszcze mocniej są oni pociągani ku Niemu. W ten sposób wzrost miłości, który dokonuje się w ciągu ostatnich lat ich życia, jest dużo szybszy niż ten, który dokonuje się wcześniej. To widać, kiedy studiuje się dokładnie hagiografię, kiedy studiuje się żywoty świętych, widać, że w ciągu ostatnich lat oni dużo więcej wzrastają duchowo w ciągu kilku ostatnich lat niż w ciągu kilkudziesięciu tych wcześniejszych lat. To jest bardzo charakterystyczna cecha. Jeśli faktycznie są wierni łasce, to wzrost miłości właśnie ma charakter ruchu przyspieszonego. To nie jest ruch jakiś stały, ze stałą prędkością, ani też nie jest, broń Boże, opóźnionym jakimś ruchem, który zwalnia, ale jest ruchem przyspieszonym. I następna sprawa, czy może być w tym życiu miłość doskonała? To jest bardzo ważna sprawa. W jakim sensie, jeżeli faktycznie? Więc po pierwsze, doskonałość miłości może być rozumiana w dwojaki sposób. Od strony rzeczy miłowanej oraz od strony miłującego. Ze strony rzeczy miłowanej miłość doskonała to miłowanie czegoś w stopniu, w jakim jest godne miłowanie. Wiemy, że Bóg jest nieskończenie dobry. W tym sensie nie można Go kochać doskonale. Ale ze strony naszej, czy możliwe jest, aby kochać Boga doskonale? Tutaj Tomasz pisze w ten sposób. Ze strony miłującego miłość jest doskonała, gdy miłuje jak tylko może, a to się dzieje trojako. Po pierwsze, gdy całe serce człowieka stale zwrócone jest ku Bogu aktualnie, czyli w każdym momencie cała siła naszego umysłu, naszej woli, właśnie naszego serca skierowana jest ku Bogu. Czy to jest możliwe tutaj na ziemi? Jest to doskonałość dusz już będących w niebie. To dopiero w niebie jest możliwe. Tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie w każdym momencie aktualnie kochać Boga całą jakby zdolnością naszego serca. Jest to niemożliwe. Święci do tego jakoś zbliżają się, ale też tego nie osiągają. Z wyjątkiem oczywiście duszy Chrystusa, duszy Matki Najświętszej, w dużej mierze można by ewentualnie znaleźć pewne podobieństwo. Dusza Chrystusowa na pewno z racji tego, że jest w stanie bardzo specyficznym ze względu na uniehipostatyczną. Ale jeśli chodzi o zwykłych, takich normalnych świętych, to nawet oni nie są w stanie tutaj w każdym momencie całej pełni swojej duszy kierować w stronę Boga. Pisze tutaj Tomasz dalej. Jest to doskonałość dusz już będących w niebie, bo dla dusz żyjących na ziemi jest niemożliwe do osiągnięcia, bo z powodu słabości sił człowiek nie potrafi zawsze aktualnie myśleć o Bogu i być zwróconym do Niego miłością. Po drugie, czyli drugi sposób tej pełni, gdy człowiek w całości oddaje się Bogu i sprawom Bożym, opuszczając wszystko inne prócz tego, co jest do życia konieczne. To jest oczywiście możliwe jak najbardziej. Taka doskonałość miłości jest w tym życiu możliwa, ale niespotykana wśród wszystkich mających miłość. Jest to tutaj ograniczone tylko i wyłącznie do tych, którzy osiągnęli pełnię miłości tutaj, czyli można powiedzieć właśnie do tych, którzy są właściwie już świętymi, jakby, czy doskonałymi tutaj na ziemi. Po trzecie, gdy ktoś ma stałe nastawienie, by całe swe serce położyć w Bogu, tak mianowicie, iż nie chciałby o niczym myśleć i niczego chcieć, co by było przeciwne miłości. A więc
Trzeci, ten najmniej doskonały sposób rozumienia pełni oznacza, że wyklucza się wszystko, co jest przeciwne miłości. I taką doskonałość mają wszyscy, którzy posiadają miłość, chociaż w najmniejszym stopniu, to znaczy wszyscy, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Czyli łaska uświęcająca oznacza wolność od tych przeszkód, które po prostu są przeciwne miłości, które ową miłość zabijają, bo przecież na miłości opiera się nasz związek, nasza przyjaźń z samym Bogiem. A więc można powiedzieć, że mamy do czynienia z trzema, i tutaj w artykule 9 bardzo interesującym, bo ociera się trochę o mistykę. Tutaj Tomasz zastanawia się, czy właściwą jest rzeczą rozróżniać w miłości trzy stopnie. Mianowicie taki: początkująca miłość, postępująca i doskonała. I w odpowiedzi jest napisane tak. Na duchowy wzrost miłości można patrzeć pod pewnym względem, podobnie jak na cielesny rozwój człowieka. W tymże wzroście można wprawdzie odróżnić wiele okresów rozwojowych. Niemniej jednak ma on pewne wyraźnie występujące wskaźniki, uzewnętrzniające się w czynnościach i zainteresowaniach umysłowych, które są wynikiem jego rozwoju. I tak okres dzieciństwa to okres przed użyciem rozumu. Potem następuje stan, w którym człowiek zaczyna mówić i posługiwać się rozumem. Jest wreszcie okres dojrzałości, kiedy człowiek jest zdolny do rozmnażania się, aż dojdzie do stanu pełnej dojrzałości. I w podobny sposób odróżniamy odrębne stopnie miłości, zależne od różnych zainteresowań i dążeń, do których człowiek dochodzi dzięki rozwojowi miłości. Pierwszym głównym wysiłkiem człowieka jest nawyknięcie do unikania grzechu i do uniezależnienia się od żądzy, bo obie te rzeczy idą w kierunku sprzecznym niż ten, do którego zmierza miłość. Jest to zajęcie początkujące, których miłość musi być dożywiana i chroniona, by nie zanikła. I zobaczcie, moi drodzy, że ten pierwszy poziom już od razu oznacza życie na poziomie łaski uświęcającej, a jednocześnie Tomasz porównuje je do życia człowieka, który jeszcze nie osiągnął życia rozumu, do życia dziecka właściwie. To jest jakby ten poziom dziecięcy. Z kolei człowiek wkłada główny wysiłek w postęp w dobrym. To jest właściwością ludzi robiących postęp, usiłujących przede wszystkim miłość w sobie umocnić drogą jej rozwoju. To umacnianie miłości jest porównane do życia młodzieńczego, kiedy człowiek już osiągnął rozum, ale jeszcze nie ma oczywiście w nim dojrzałości pełni. Trzeci stopień polega na wysiłku zmierzającym głównie do zjednoczenia się z Bogiem, zażywania radości w Nim. To należy do doskonałych, którzy już chcą doznać rozwiązania i być z Chrystusem. A więc tutaj, jeśli chodzi o doskonałych, którzy właściwie, można powiedzieć, są tożsami ze świętymi, chociaż jeszcze niekanonizowanymi, otóż oni, dopiero oni osiągają pełnię rozwoju życia łaski. I tutaj jest bardzo ciekawe nawiązanie. To samo zresztą widzimy w ruchach ciał. Najpierw odchodzą od miejsca, w którym są. To jest ten moment, to jest właśnie ten okres wstępny miłości. Odejście od tego miejsca, w którym się człowiek znajduje, czyli jakby od świata, od tych rzeczy grzesznych, od tych, które nie są Bogiem po prostu. Najpierw odchodzą od miejsca, w którym są, następnie zbliżają się do innego miejsca jako krańcowego, czyli jakby ten taki okres pośredni w ruchu, a następnie spoczywają w osiągniętym krańcu. Na tym polega ten trzeci. Pełnia życia duchowego polega właśnie na tym zbliżaniu się do końca, na tym skupianiu się na tym krańcu tego ruchu. Widzimy, że bardzo ciekawe jest to, ponieważ jakby w postaci, przy pomocy bardzo prostych obrazów można zrozumieć coś faktycznie bardzo złożonego. I w następnym artykule Tomasz zastanawia się, czy miłość może ulec zmniejszaniu. Czy jest możliwość taka, by miłość się zmniejszała? To jest dość złożona argumentacja, więc nie będę jej tutaj poruszał, ale jest wynikiem tego jest przekonanie, że absolutnie nie może się zmniejszyć. Może ulec miłość wskutek braku działania, braku właśnie tej
tej, pielęgnowania tej miłości z Bogiem, pielęgnowania przyjaźni z Bogiem, tak jak przyjaźń, kiedy nie jest pielęgnowana, ona jakby ulega właśnie nie tyle może zmniejszeniu, co jakby nie jest po prostu tak żywa, nie jest tak intensywna, tak samo miłość sama w sobie nie może się zmniejszyć, może zostać utracona, to prawda, i to dzieje się przez grzech śmiertelny, natomiast grzechy lekkie właściwie nie zmniejszają miłości, tylko powodują, że ona jakby pokrywa się pewnym jakimś takim nalotem, tak można by to porównać do jakiegoś cennego naczynia, które zaczęło pokrywać się jakimś brudem i w ten sposób miłość nie może promieniować, nie może już być tak żywotna, nie jest tak widoczna w życiu. Na tym polega ta tragedia, ale w sensie ścisłym nie zmniejszyła się, tak samo jak cenna jakaś rzecz, która pokryta jest brudem, ciągle jest rzeczą cenną, jest ciągle z tego samego materiału, ale jednak nie jest już tak piękna dla naszych oczu. Podobnie jest właśnie tutaj. Więc grzechy lekkie właściwie nie zmniejszają miłości, ale powodują, że nie może owa miłość promieniować na nasze życie. Może natomiast być właśnie utracona przez grzech śmiertelny. Dlaczego grzech śmiertelny właśnie to robi? Otóż dlatego, Tomasz tłumaczy, przeciwieństwo zanika z nadejściem jego odwrotności. Każdy zaś czyn grzechu śmiertelnego jest przeciwieństwem samej treści miłości, polegającej na miłowaniu Boga nad wszystko, na zupełnej podległości Bogu ze strony człowieka, który wszystko swoje doń podnosi. Zatem miłość jest po to, by miłować Boga tak, że we wszystkim chce mu podlegać i we wszystkim kierować się prawidłami jego przykazań. Cokolwiek bowiem jest sprzeczne z przykazaniami Bożymi, jest oczywiście sprzeczne z miłością i swą istotą może miłość usunąć. Gdyby miłość była sprawnością nabytą, to zależną od sił podmiotu nie byłoby konieczne, by jej utratę powodował jeden uczynek z nią sprzeczny. Tak właśnie jest. Cnota nabyta wtedy zmniejszałaby się wskutek tego nawet może jednego, to też nawet niekoniecznie, ale na pewno wskutek powtarzanego jakiegoś przeciwnego jej czynu, właśnie zmniejszałaby się aż do zera. Natomiast w tym przypadku wystarczy jeden taki uczynek sprzeczny z miłością, żeby miłość całkowicie zlikwidować. Otóż jest rzeczą oczywistą, że każdy grzech śmiertelny, ponieważ jest sprzeczny z przykazaniami Bożymi, stanowi przeszkodę przeciw wspomnianemu przepływaniu, jako że z faktu, iż człowiek własnym wyborem dał pierwszeństwo grzechowi przed przyjaźnią z Bogiem, a przyjaźń ta wymaga, byśmy szli za wolą Boga. Wynika natychmiastowa utrata sprawności miłości na skutek jednego choćby uczynku. Dobrze, jeszcze mamy 10 minut, więc teraz właśnie kwestia rozciągania się owej miłości na naszych bliźnich. Jest bardzo interesującą rzeczą, dlatego że bliźnich mamy tą samą miłością, co Boga miłować, jako właśnie tych, którzy również są powołani do przyjaźni z Bogiem, do tego, aby z Nim żyć kiedyś w niebie. To jest ciekawa rzecz, że dokładnie tą samą cnotą miłości kochamy Boga i bliźniego, ale ciekawą jest też rzeczą, że stworzenie nierozumne, tutaj się Tomasz zastanawia w artykule 3 tej kwestii 25, czy nierozumne stworzenia powinny być miłowane miłością nadprzyrodzoną, czyli dajmy na to na przykład zwierzęta. I zasadniczo odpowiedź jest nie, dlatego że one nie mogą osiągnąć nieba, ponieważ nie mają wolnej woli, nie mogą tak naprawdę posiadać czegoś na własność, pisze święty Tomasz. Poza tym też nie mają rozumu, więc tak naprawdę w sensie ścisłym nie można być przyjacielem zwierzęcia. Jak widzimy, że ten artykuł jest rzeczywiście bardzo cenny w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie zatracili rozumienie przyjaźni jako czegoś, jako więzi opartej o rozum. Jeżeli zwierzę nie ma rozumu, w sensie ścisłym nie może być naszym przyjacielem, a ponieważ miłość opiera się na przyjaźni, wobec tego nie możemy kochać miłością nadprzyrodzoną zwierząt. Natomiast, no i jeszcze oczywiście po trzecie, że stworzenia nierozumne nie zostały powołane do szczęśliwości wiecznej. Dlatego nie może być w sensie ścisłym, w tym sensie nie może być miłości do zwierząt, ale w jakimś sensie jest ta miłość. Dlaczego? W takim mianowicie, że one również są rzeczami przez Boga stworzonymi i pewnymi dobrami i życzymy Bogu, życzymy także
wszystkim tym, których kochamy miłością nadprzyrodzoną, czyli naszym bliźnim, życzymy po prostu tych rzeczy stworzonych jako czegoś, co jest dobre, co od Boga pochodzi. Innymi słowy, jest napisane tak, może jednak stworzenie nierozumne być z miłości, czyli właśnie ten nadprzyrodzony sposób, miłowane jako dobro, którego pragniemy dla kogoś, o ile mianowicie pragniemy je zachować, dla uczczenia Boga i pożytku bliźniego. Tak też i Bóg miłuje takie stworzenia, więc Bóg miłuje te stworzenia i my też mamy je miłować, ale widzimy, że jakby nie dla nich samych, tylko mamy je miłować dla Boga, dla pożytku bliźniego. I następny artykuł, również niezwykle interesujący, czy człowiek powinien miłować samego siebie z miłości? To jest bardzo ciekawe, dlatego że skoro miłość jest przyjaźnią, bo tutaj na czym polega szkopu? Otóż tak, ponieważ jak wiemy, miłość jest jakąś przyjaźnią, o miłości można mówić w dwojaki sposób. Po pierwsze, biorąc pod uwagę treść ogólną przyjaźni. Tutaj trzeba przyznać, że w stosunku do siebie nie ma się właściwie przyjaźni, bo trudno jest jakby ze sobą taką więź jakoś, trudno jakby tak to zdefiniować. Przyjaźń bowiem wnosi jakieś zjednoczenie. Otóż każda rzecz w stosunku do siebie jest jednością, a jedność to coś więcej niż zjednoczenie. Stąd też, jak jedność jest początkiem zjednoczenia, tak miłość siebie samego jest zarzewiem i korzeniem przyjaźni. Dlatego mówimy, że miłować bliźniego jak siebie samego. Odnosimy do miłości do siebie, więc widzimy, że w tym sensie nie możemy tak tutaj tego zdefiniować. Ale o miłości możemy mówić po drugie, biorąc pod uwagę treść własną miłości, mianowicie głównie jako o przyjaźń człowieka z Bogiem, a pochodnie z tym, co do Boga należy. I tu należy też człowiek, który miłość posiada. Tak zatem, miłując wszystko inne jako należące do Boga, człowiek miłuje też siebie samego. Czyli to oznacza, że w sensie miłości nadprzyrodzonej my mamy kochać siebie jako własność Boga. Na tym to mniej więcej polega. Tak samo trochę jak z tymi zwierzętami. To znaczy, że mamy kochać siebie jako tych, których Pan Bóg stworzył, jako tych, których Pan Bóg odkupił, powołał do życia w niebie i z racji tego jesteśmy pewnym dobrem, które Panu Bogu życzymy. Życzymy tego, żeby Bóg mógł cieszyć się nami w wieczności. Na tym to polega. Więc widać, że to nie ma w ogóle nic wspólnego z jakimś egoizmem, nawet jakimś takim w cudzysłowie, takim mądrym egoizmem, że to jest coś zupełnie innego, że jest tutaj wyjście ponad siebie, paradoksalnie w tej miłości nadprzyrodzonej do siebie jest właśnie wyjście ponad siebie, ponieważ kochamy siebie dla Boga. Kochamy siebie w Bogu, kochamy siebie dla Boga, tak żeby Bóg mógł cieszyć się nami w wieczności. W artykule 5, czy człowiek powinien miłować z miłości swe ciało? No, można by się zastanawiać. Miłować z miłości to znaczy w sensie tej miłości nadprzyrodzonej. I oczywiście tutaj należy pewne rozróżnienie uczynić. I Tomasz pisze tak. Ciało nasze może być rozważane z punktu widzenia po pierwsze jego natury, a po drugie jego zepsucia w wyniku winnej kary. Wbrew bredniom manichejczyków, gnostyków, natura naszego ciała nie pochodzi ze złego źródła, lecz jest stworzona przez Boga. Dlatego możemy się ciałem posługiwać w służeniu Bogu, zgodnie z listem do Rzymian, a członki wasze na oręż sprawiedliwości Bożej oddawajcie. Wobec tego powinniśmy nasze ciało miłować tą miłością, jaką miłujemy Boga. Również jako coś, co jest przez Boga stworzone. Natomiast nie powinniśmy miłować w naszym ciele skaz i schorzeń wynikłych z winnej kary, lecz powinniśmy całym pragnieniem tej miłości dążyć do ich usunięcia. A więc widać tutaj z jednej strony zdrową afirmację bytu stworzonego, z drugiej strony jednak połączoną z pewnym realizmem, żeby też nie zamykać oczy, czuł na różne skazy i błędy, które oczywiście też znajdują się, różne jakieś owoce może błędu, prawda? Tą karę dotykającą naszych ciał. I w artykule następnym, czy grzesznicy winni być miłowani z miłości? To jest bardzo ciekawa sprawa, tak? Tutaj mogą w nas jakieś wątpliwości narastać, jak to mamy grzeszników kochać miłością nadprzyrodzoną. Odpowiedź jest taka. W grzesznikach można brać pod uwagę naturę i winę, podobnie jak w przypadku ciała. Są naturą, którą otrzymali od Boga, są oni zdolni do szczęśliwości wiecznej, na udziale w której, jak wiemy, opiera się miłość. Biorąc więc pod uwagę ich naturę, winni oni być miłowani tą nadprzyrodzoną miłością. Natomiast jeśli chodzi o ich winę, to ta sprzeciwia się Bogu, jest przeszkodą do szczęśliwości wiecznej. Stąd, biorąc pod uwagę ich winę, poprzez którą sprzeciwiają się Bogu, winni być nienawidzeni,
ktokolwiek by to był, czy ojciec, czy matka, czy też bliscy krewni. Powinniśmy bowiem w grzesznikach nienawidzić to, że są grzesznikami, natomiast miłować to, że są ludźmi uzdolnionymi do szczęśliwości wiecznej. I na tym w rzeczywistości polega ich miłość z powodu Boga i dla Boga. To czasem się upraszcza, mówiąc, właściwie zachowując istotę zagadnienia, że mamy kochać bliźniego i nienawidzić grzechu. Prawda? To się tak w ten sposób, żeby tutaj nie budzić jakichś takich trudności interpretacyjnych, to się często do tego sprowadza, to właściwie co do sensu oznacza to samo. Czy to już będziemy musieli kończyć, tak? Czy to... Dobrze. Jeszcze tutaj jeden bardzo interesujący artykuł. Czy grzesznicy miłują samych siebie? To jest bardzo ciekawa rzecz. Wydaje się oczywiście, że miłują samych siebie, no przecież każdy z miłości wszystko robi, więc jak to rozeznać? Tutaj odpowiedź jest bardzo taka głęboka. Więc pisze Tomasz tak. Miłowanie siebie pod pewnym względem jest wspólne wszystkim. Pod innym jednak względem właściwe jedynie dobrym, natomiast pod trzecim względem tylko złym. To bowiem, że ktoś miłuje to, za co się ma, jest wspólne wszystkim. Człowiek zaś jest czymś dwojako, albo pod względem swego jestestwa i natury, i pod tym względem wszyscy uważają się za to, czym są, a mianowicie złożeni z duszy i ciała. Tak wszyscy ludzie, dobrzy i źli, miłują siebie tym, że miłują własne trwanie. W tym sensie każdy siebie kocha, również też i grzesznicy i oczywiście tutaj to dotyczy również tych, którzy są potępieni, kochają po prostu własne trwanie. Albo po drugie, człowiek uważa się za coś z powodu tego, co w nim naczelne. Na przykład książęta państwa są uważani za samo państwo, a co czynią książęta, powiada się, że to czyni państwo. Tu nie wszyscy uważają siebie za to, czym są. Czymś bowiem naczelnym w człowieku jest dusza rozumna, wtórną zaś jest natura zmysłowa, fizyczna. Dobrzy cenią w sobie jako coś naczelnego naturę rozumną, czyli człowieka wewnętrznego i stosownie do tego uważają się za to, czym są, czyli dają pierwszeństwo w sobie temu, co rozumne. To się też oczywiście przekłada na cnotę roztropności, która każe człowiekowi postępować według naszego naturalnego rozumu. Jeśli chodzi tutaj o nawet tą roztropność nabytu. Źli zaś cenią w sobie jako naczelną naturę zmysłową i fizyczną, czyli człowieka zewnętrznego. Stąd w wyniku niepoprawnej znajomości siebie ich miłość jest pomylona, ale miłują to, co w ich mniemaniu stanowi ich jaś. Natomiast ludzie dobrzy mają prawdziwe rozpoznanie siebie i ich miłość jest prawdziwa. Czyli ta prawdziwość miłości polega na właściwym rozpoznaniu własnej natury. Czyli innymi słowy, grzesznicy jakby pragną dobra, tylko oni nie wiedzą, kim są. Myślą, że są przede wszystkim cieleśni i kochają w sobie ową cielesność i dlatego nie kochają siebie w taki sposób prawdziwy. Następnie. Stosownie do tego dobrze miłują siebie, mając na względzie człowieka wewnętrznego, gdyż pragną go zachować w jego nieskazitelności, życzą mu dobra właściwego, a więc duchowej natury. Działają celem zdobycia tego dobra. Z prawdziwą przyjemnością wchodzą w swe serce, bo tu znajdują dobre myśli o teraźniejszości, wspomnienie dóbr przeszłych i nadzieję co do przyszłych, a wszystko to ich cieszy. Wreszcie nie doznają wewnętrznego rozdarcia woli, gdyż cała ich dusza skierowuje się do jednego. W przeciwieństwie do tego źli nie chcą zachować nieskazitelności wewnętrznego człowieka, ani nie pożądają dlań dóbr duchowych, ani też w tym kierunku nie działają. Nieprzyjemnym im jest współżycie ze sobą samym, gdy zwracają się do swego serca. To jest bardzo ciekawa sprawa, bardzo charakterystyczna, że źli ludzie nie lubią przebywać ze sobą, że muszą zagłuszyć swoje wnętrze. Najczęściej zresztą w to wnętrze nie wchodzą. A jeśli nawet, to są niezadowoleni z tego, co tam znajdują. To jest bardzo taki mistyczny i wewnętrzny fragment, jakby świadczący o tym, że święty Tomasz był właśnie duszą wewnętrzną. Kojarzymy często przez pryzmat filozofii jakichś abstrakcyjnych praw. Zobaczmy, że tutaj jest w tych słowach zawarty bardzo duży ładunek tego, co znajdujemy często u autorów właśnie takich wewnętrznych, którzy mówią o życiu wewnętrznym. Więc nieprzyjemnym im jest współżycie ze sobą samym, gdy zwracają się do swego serca, gdyż znajdują tu zło tak obecne, jak przeszłe czy przyszłe, które budzi w nich od razu. A jednak, mimo wszystko, w tych grzesznikach zło budzi od razu, jak widzimy. Brak im też zgody wewnętrznej z powodu wyrzutów sumienia. A więc widzimy, że faktycznie owi źli nie kochają się prawdziwą miłością, próbują jakby od siebie nawet uciec, jeśli tak można powiedzieć. Dobrze, czy mamy już właściwie się skończył czas? Dobrze. Więc myślę, że nie będziemy, tutaj jest bardzo dużo ciekawych
jest pewna przede wszystkim zasadnicza, powiedzmy, taka, właśnie, jest pewna zasada, niezwykle istotna zasada, która mówi o hierarchii miłości, którą warto jednak przedstawić, a nie jestem w stanie tego przedstawić za jednym zamachem, więc myślę, że następnym razem może będziemy kontynuować. Jeżeli ksiądz rektor pozwoli, to myślę, że w tym miejscu skończymy i w tym też miejscu zaczniemy, bo jednak kwestia miłości jest zbyt ważną, żeby po prostu pominąć te zagadnienia praktycznie. Krzyżu Święty.